Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy i pokażemy dozownik z funkcją czasowego dozowania 2004 KE. Manometr, tak jak w innych, ustawianie ciśnienia wylotowego, ten ciąg wsteczny, to jest podłączenie do tubki. I teraz czas ustawiamy sobie guziczkami, czas otwarcia, ile ma powietrza podać. Oraz tutaj mamy tą funkcję czasową, czyli podawanie na przykład co jedną sekundę lub tam półtorej sekundy, w zależności jak potrzebujemy. No i dioda sygnalizująca podanie porcji. Włączymy sobie. Powietrze już mamy podłączone. Włączymy sobie kartkę. Oczywiście tak jak w innych dozownikach, w momencie kiedy mamy ustawione jeden i drugi wyświetlacz mechaniczny na 0,0. Wtedy dozowanie odbywa się ciągle. O. Lub jakąś zadaną dużą porcję. O, żeby było lepiej widać. W momencie, kiedy ustawimy sobie, tutaj akurat mamy 1/10. W momencie naciśnięcia dozuje porcję. Możemy sobie tak dobrać igłę, że w momencie, kiedy podamy, proszę zobaczyć, o, zawiesza nam się na igle i dopiero jak przyciśniemy, to wtedy dopiero jest na powierzchni. Bardzo ładnie. Podciągniemy sobie, żeby pokazać. Pięciokrotnie większa porcja, o 0,5. Proszę zobaczyć. No i teraz pokażemy tą funkcję czasowego dozowania, czyli ustawiona jest na 1 sekundę. W momencie, kiedy cały czas będziemy trzymać, to co sekundę będzie podawana zadana porcja. O właśnie. Możemy też oczywiście sobie tą porcję zmniejszyć z 1/10 i ustawiony na 0,2 sekundy. Na przykład musimy zwiększyć porcję ze względu na to, że produkt jest zbyt gęsty do danej igły. O. I co 0,2 sekundy podawana jest ta 0,2 porcja produktu. Dzięki czemu możemy sobie obliczyć tak czas, że jeżeli jest na przykład linia produkcyjna, czy pracownik będzie dozował co określony czas, zwiększymy oczywiście wydajność i wtedy nie ma tych dodatkowych jakichś zbędnych przestojów między jednym a drugim dozowaniem. Stawimy sobie na stojaczek. Wersja 2004 KE, gdzie mamy tą możliwość dozowania czasowego odmierzonej danej porcji i przez to nawet na linii produkcyjnej jest ta możliwość, żeby dozować co pewien określony czas. Nie potrzeba podpinać specjalnie na przykład do jakichś zewnętrznych dodatkowych sterowników, tylko jeżeli możemy ustawić dozowanie czasowe i spiąć to z innymi elementami, lub możemy sobie ustawić po prostu, żeby co chwilę nie naciskać, co tam jedną, dwie czy kilka sekund zadaną porcję na przesunięcie sobie i zadanie tej odpowiedniej porcji, czy jak idzie na linii. Dziękuję bardzo.